Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejne niedzielne popołudnie. Jak zwykle z lekkim opóźnieniem, no ale czasami tak to jest. Jak się coś nie układa, to się nie układa, tak? I czas ucieka i trochę sprzęt robi psikusa. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałem kontynuować ten temat, który zaczęliśmy. I na początek omówimy sobie może tak trochę w skrócie pewne rzeczy zawarte w najnowszym Nexusie. Za tydzień na pewno odniosę się do tego, co mamy w nieznanym świecie. Jest bardzo ciekawy przedruk pewnych mitów, o których już swego czasu sobie na łamach naszego programu rozmawialiśmy. Mitów rozpowszechnianych przez wszechobecną farmę. Jest to na kanwie, ja teraz nie mam przy sobie gazety, nie pamiętam, ale jednej ze stron w internecie młodego chłopaka, który no, wykształcił się w kierunku dietetyki i widząc to wszystko po prostu opisuje to dosadnie. Myślę, że to za tydzień troszeczkę dłużej się na tym zatrzymamy. Dzisiaj tak pokrótce odniosę się do paru takich rzeczy, bo uważam, że warto mówić o tych rzeczach, które tak na bieżąco pojawiają się. No, chociażby z racji tego, że one później umykają, a jednak życie jest materią płynną i przynajmniej sygnalizacyjnie warto nad pewnymi rzeczami się zatrzymać. Drodzy Państwo, dzisiaj o 12:20 obejrzałem z wielką przyjemnością i tutaj polecam, bo bardzo często na TVN 24, właśnie w niedzielę o 12:20 leci taki cykl filmów dokumentalnych, filmy Ewy Ewart, o ile dobrze pamiętam. Dzisiaj leciał film pokazujący kwestię, no, troszeczkę zapomnianego tematu piasku. Autorzy tego programu bardzo ciekawie pokazali, no, to, czym jest piasek tak naprawdę. Piasek, którego nie doceniamy, piasek, którego używamy dzisiaj w obecnie rozpowszechnionych technologiach budownictwa do wszelkiego rodzaju budowania domów z betonu, nie tylko domów, posadzki, różnego rodzaju no, elementy infrastruktury, które dzisiaj są rozpowszechniane, praktycznie rzecz biorąc opierają się na piasku i bez piasku nie miałyby racji bytu. Ten piasek użyty do konstrukcji w betonie praktycznie rzecz biorąc jest nie do odzyskania. I autorzy również zastanawiali się nad tym, do czego doprowadzi ta sytuacja, skoro dzisiaj dochodzi nawet do takich sytuacji, że ludzie, którzy jeżdżą na przykład do Maroko, żeby odpocząć na plażach, okazuje się, że te plaże są już pozbawione piasku, gdyż no, kwitnie tam nawet przemyt piaskiem. Ludzie po prostu kradną piasek z plaży, budują piękne hotele, no ale za chwileczkę nikt do tych hoteli nie przyjedzie, dlatego że no po cóż tak do murowanego hotelu, gdzie obok nie ma w ogóle plaży, a na tej plaży nie ma w ogóle piasku. Co jest jeszcze ciekawe, tutaj autorzy mówią, że bardzo często ten piasek jest nieuzdatniany i słony piasek, który nie jest odpowiednio oczyszczony, użyty do budowania wszelkiego rodzaju konstrukcji, no tak naprawdę bardzo szybko powoduje i przyspiesza różnego rodzaju korozje chemiczne i te budynki praktycznie rzecz biorąc są poddane szybkiej dewastacji z racji chociażby szybszych procesów chemicznych zachodzących w strukturze takiego betonu. Piasek mamy wszędzie, piasek mamy w szklankach, piasek mamy w różnego rodzaju no, w przedmiotach użyteczności takiej codziennej, w środkach chemicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten piasek no, dzisiaj no, okazuje się, tam autorzy nawet wysnuli taką teorię, że piasek jest takim cichym bohaterem naszych czasów, że to jest nasze złoto, jest tani, ale może tylko właśnie dlatego, że jest jeszcze niedoceniany. Mówi się o tym, że wykopuje się piasek z dna mórz, że morza zabierają piasek z plaż, oprócz tego, że sami go zabieramy. Także zobaczcie Państwo, to jest kolejny dowód na to, że tak naprawdę no, ludzie stali się czymś w rodzaju takiego wręcz wirusa chorobotwórczego, który zżera własną ziemię, rodzicielkę. Ja myślę, że to wynika poniekąd troszeczkę z tego, o czym powiedział jeden z
zapytanych w programie, że ludzie uważają, że Ziemia jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie jej nic wielkiego zrobić, że nie jesteśmy w stanie jej zrobić krzywdy. A okazuje się, że jednak tak nie jest, że kiedy zachwiejemy tę naturalną równowagę, kiedy niszczymy bioflorę na dnie mórz, pozbawiając tego piasku, w którym są też mikroorganizmy, które, na bazie których później cały cykl życia się opiera, bo taka prawda, jesteśmy pewnym elementem tego całego cyklu. Kiedyś Pazura się śmiał, że aktorzy są na końcu łańcucha pokarmowego. Ja myślę, że ludzie są na końcu łańcucha pokarmowego. I najgorszą rzeczą jest to, że tak naprawdę zapominają o tym, że jest coś więcej. To taka mała dygresja, jeżeli chodzi o piasek. Proponuję się też nad tym zastanowić. No, wspomniano tam w programie również o alternatywnych technologiach, takich jak budowanie domów właśnie ze słomy, gdzie słoma nie dość, że ma bardzo fajne parametry, to jest materiałem rozpowszechnionym, materiałem, który ulega biodegradacji, materiałem, który można później odzyskiwać jakby co. Ale to zostawiam Państwu do zastanowienia się na spokojnie. Pozwolę sobie tylko zacytować parę takich tytułów z ostatniego Nexusa. Tutaj mam akurat, nie zdążyłem zrobić zdjęć. Dzisiaj miałem tyle zajęć, że tak to wyszło. No, ale myślę, że Państwo się nie pogniewacie. Wieści z globalnej wioski i w ostatnim numerze mówi się na przykład o tym, że poziom radioaktywnego cezu w Fukushimie wzrósł do 9000% w ciągu 3 dni i nikt nie wie dlaczego. Mówi się o tym, że mają być zamknięte wszystkie reaktory, że mają przestać w ogóle pracować elektrownia w Fukushimie. Ja myślę, że tak powinno być. Tak przy okazji powiem Państwu, byłem w tym tygodniu na spotkaniu, które zorganizowanym przez SLD z Józefem Oleksym. Zawsze tego człowieka szanowałem za jego naprawdę wielką inteligencję i powiem szczerze, potwierdził to, co o nim myślałem. No oczywiście każdy z nas ma tam jakieś potknięcia i tak dalej, nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Mówił o bardzo ciekawych rzeczach. Mówił o tym, że dzisiaj w świecie polityki, że świat polityki w ogóle dostał takiej zadyszki, że brakuje ludziom, tym, którzy pociągają za sznurki, tym wybrańcom narodów, bo tak należałoby określić tych, którzy pociągają za sznurki, tych, którzy rządzą. Ale nie do końca tak też jest. Ja zadałem na koniec kilka takich pytań, z których na jedno nie uzyskałem odpowiedzi, a takie sensu stricto ekonomiczne pytanie. W każdym bądź razie w odpowiedzi usłyszałem na przykład coś takiego, że tak naprawdę, tak jak stwierdził nasz były premier, dwukrotny marszałek Sejmu, że tak naprawdę światem rządzą ludzie, którzy mają potężne pieniądze. Ludzie, którzy... I fajnie, że w końcu politycy zaczynają o tym mówić, bo to też świadczy o tym, że pewna świadomość rośnie, myślę, że poniekąd, co niektórzy najedli się, tak? Nie wiem, czy znacie to powiedzenie któregoś razu, kiedy Seneka leżał sobie pod drzewem, jeden z jego uczniów podleciał i zgonił muchy, a on tak podniósł kapelusz, patrzy na niego, durniu coś zrobił, te były na żarte. I prawda jest taka, że ci politycy, którzy już tam gdzieś kiedyś byli na różnych stołkach, zobaczyli, doświadczyli, oni już nie mają takiego ślepego pędu do władzy, bo to też jedna z korzyści, do których ludzie dążą tak bez opamiętania. Oni nie mają już takiego pędu często i do pieniędzy, bo po drodze gdzieś te pieniądze w taki czy w inny sposób zarobili, czy jako wykładowcy na różnych uczelniach, czy pod różną inną postacią. W każdym bądź razie mam nadzieję, że mnie słychać, bo tutaj na czacie nie widzę. W każdym bądź razie świat polityki dzisiaj zaczyna się zastanawiać nad tym, dokąd zmierzamy, tak? I co dalej. Zaczyna się zastanawiać nad tym, co w miejsce tych byłych ideologii, które królowały swego czasu na naszej planecie, tak? Ideologii komunizmu, ideologii kapitalizmu. Mieliśmy kiedyś świat podzielony na dwie, jakby takie dwa przeciwstawne obozy, które się ze sobą jakby ścierały.
przez ostatnich kilkanaście lat mamy tak naprawdę jedno władztwo Ameryki, która wprowadziła kartę praw człowieka, która wprowadziła różne zasady, stała się tak jakby żandarmem świata, ale się okazuje, że to jedno władztwo też na dobre nie wychodzi, tak? Że gdzieś to wszystko się jakoś tam wyciera. No i tak jak stwierdził, a zgadzam się z nim, nastąpiła tak jakby taka pustka w ideologii tego, co się dzieje na świecie. I mówił również o tym, że brakuje takiej koncepcji. Ja myślę, że nie brakuje. Tylko, że ci, którzy są u sterów władzy, za bardzo nie chcą oddać tego, co w tym momencie uzyskali, w taki czy w inny sposób. W każdym bądź razie mówił o tym, że 2 miesiące temu w parlamencie, może w ten sposób, w parlamencie europejskim była prezydent Brazylii, która jest, można powiedzieć, ideologicznie związana z lewicą, z demokracją, która robiła wykład Parlamentowi Europejskiemu na temat wyjścia z kryzysu. Bo mało kto dzisiaj sobie zdaje sprawę z tego, że tak naprawdę Brazylia, która miała jakieś potężne problemy, pretenduje obok Chin, Indii i o dziwo RPA do tych państw, które chcą decydować o losach świata, chcą mieć wpływ na to, w jakim kierunku te losy, że tak powiem, się potoczą. Tylko teraz, a propos tych ideologii, teraz pytanie, czy te państwa i ludzie tam decydujący, pociągający za sznurki, będą kopiowali pewne niesprawdzone już w tym momencie, znaczy może nie tyle niesprawdzone, tylko te, które się nie, brakuje mi słowa. Te ideologie, które, bo one były sprawdzane, tylko które się, że tak powiem, nie sprawdziły w praniu, nie wyszły nam na dobre, ale doświadczenie też jest, ja tutaj mówię w kontekście ludzkości, doświadczenie też jest bardzo ważnym elementem. Doświadczenie bardzo dużo uczy i wyciąganie wniosków z doświadczeń ma ogromne, ogromne znaczenie. Także pytanie, co będzie. No ale drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy na świecie ponad 1,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody. I tu jest też problem, prawda? Bo teraz 1,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody. Można by było ten problem rozwiązać, tylko trzeba na to 70 miliardów dolarów. To jest 7 miliardów dolarów rocznie. I co się okazuje? Bardzo ciekawe dane podawał, że 7 miliardów dolarów rocznie w Europie kobiety wydają na kosmetyki. I tu nie chodzi tylko o kobiety, bo mężczyźni, podejrzewam, więcej wydają na alkohol, tak? Druga rzecz. W Ameryce kobiety 2 razy tyle rocznie wydają na operacje plastyczne. I teraz pytanie, czy kobiety byłyby w jakimkolwiek stopniu w stanie zrezygnować z kosmetyków? No teraz już nie mówię o jakości tych kosmetyków tak naprawdę, bo powiedzmy sobie, że otwarcie, kobieta w ciągu roku używając kosmetyków chemicznych wchłania mnóstwo toksyn przez skórę do organizmu. Druga rzecz, czy jesteśmy tacy otwarci na to, by się dzielić? Był w Polsce taki przykład, kiedy lata 90. Rumunii, około 30 tysięcy Rumunów przyjechało do Polski, do Niemiec 60 tysięcy i zachowaliśmy się identycznie. Deportowaliśmy wszystkich. Może nie jest zbyt chlubne, ale prawda jest też taka, że tak naprawdę to, co się stało, otwiera pełne oblicze tego, co dzisiaj mamy na świecie. Europa, która pretenduje do tego, by być taką kulturą dyktującą pewne warunki, jest nieprzygotowana na różnego rodzaju scenariusze, bo wyobraźcie sobie Państwo, że do Europy zjeżdża nam 20 milionów ludzi. Ludzi, którzy szukają lepszych warunków życia i pracy. Europa w tym momencie się dusi. Kolejna rzecz. Dzisiaj Europa to jest 11 milionów ludzi. Przepraszam, nie 11 milionów ludzi, 11% populacji świata. Mamy niż demograficzny tak naprawdę, coraz mniej ludzi się w Europie rodzi. Ja myślę, że prawidłowo, bo ta równowaga powinna być zachowana. Ale tutaj
Pan Oleksy wyraził obawę, że jeżeli tak dalej pójdzie, to w 2050-60 roku Europa to będzie tylko 3% populacji świata. 3-4%. Tak naprawdę Europa staje się skansenem. Bogata Europa, która czerpie korzyści w dużej mierze z byłych kolonii, bo nie czarujmy się, tak to wygląda. Teraz pytanie, jaką alternatywę, jaką odpowiedź Europa dzisiaj daje dla innych? Czy dalej wyzysk? Czy dalej ciągły wzrost gospodarczy, który tak naprawdę jest utopią? Bo żeby ten wzrost gospodarczy wypracować, to no ktoś musi te produkty kupować, tak? Ile będziemy jeszcze eksploatowali ziemię i niszczyli ją tak naprawdę? Dzisiaj Ameryka przez te naście lat tak naprawdę pokazywała swój humanitaryzm w momencie, kiedy w danym kraju były jakieś złoża, które można by było eksploatować. Czyli tak naprawdę nie był to humanitaryzm bezinteresowny. I teraz jeżeli patrzymy na ludzkość, która nawet piasek, ktoś by powiedział, tak, który nie doceniamy. Jak nie będzie piasku na planecie, to tak jak kiedyś powiedział Einstein, zniknie życie. Tak samo jak zniszczymy cały piasek na tej planecie, to przestanie być życie. Życie, piasek jest pewną integralnym elementem w tym wszystkim i spełnia bardzo pożyteczną i ważną funkcję w istnieniu życia na planecie. Także popatrzmy na to wszystko od tej strony i teraz pytanie, co jesteśmy w stanie zaproponować? Czy dalej będziemy budowali, tak jak w tym programie dzisiaj było pokazane, domy, aby tylko je budować? W Chinach jest praktycznie rzecz biorąc, ja tutaj gdzieś sobie ponotowałem parę rzeczy, ale żebym nie skłamał, ogromna ilość pustostanów. W Chinach się buduje, aby się tylko budowało. Tylko pytanie, po co? Singapur był pokazywany, w którym no, usypuje się z piachu kolejne, że tak powiem, przestrzenie, bo to jest miasto, państwo zbudowane położone na wyspach, ogromne ilości, oni tam nawet jest stosowany przemyt piachu tak naprawdę, płacą pieniądze, ten piach jest dalej tani, po to, żeby poszerzać swoją powierzchnię, budować na tym. Mówi się o Singapurze jako tygrysie Azji, który ma ogromny przychód, tak, i wysoką stopę życiową, ale to chyba nie o to chodzi, bo to jest zawsze coś kosztem czegoś. W każdym bądź razie tak samo popatrzcie na Dubaj. Dubaj, który wybudował wyspę w kształcie palmy, był projekt wybudowania wysp w kształcie ziemi, tak, ale ten projekt upadł, bo to było wszystko rozdmuchane, zabrakło pieniędzy. No ile można tymi pieniędzmi, że tak powiem, szafować? To pieniądze to nie wszystko, tak, jak w tym dobrym, fajnym takim polskim filmie komediowym. Reszta to... Tak jak to określił jeden tam z grających aktorów, na stodole hasło wymalował. W każdym bądź razie, drodzy Państwo, warto nad takimi rzeczami się zastanowić i warto się zastanowić nad tym, jaki ja wnoszę wkład do tego wszystkiego. I warto pomyśleć o tym, o czym ja już tutaj od paru ładnych miesięcy mówię, żeby zacząć naprawdę szanować Ziemię i żyć w symbiozie z tą Ziemią. Nie wyalienowanym w betonowych domach, ale naprawdę ten hektar ziemi. Ja wracam cały czas do Anastazji. Co jakiś czas zawsze ktoś tam po programie się upomni. Proszę mi wysłać książki, wysyłam. Ważne, żeby budzić tą świadomość, bo jest jeszcze czas. Myślę, że w 2050, w 2060 roku no, będzie troszeczkę późno, zwłaszcza w kontekście tego, że w Chinach dzisiaj przestano już restrykcyjnie przestrzegać jednego dziecka w rodzinie. Nagle zacznie Azja no, przybierać, jeżeli chodzi o populację, w bardzo szybkim tempie. Tylko pytanie, dokąd to nas zaprowadzi? W każdym bądź razie, no za dużo może się rozgadałem w tym kontekście, ale to tak na czasie, bo to jest też ważne. Gdybym czasami coś, jakieś głupoty gadał, to proszę tam na czacie dać mi sygnał, żebym przeszedł do rzeczy, które przygotowałem. CDC ujawniło, że 98 milionom Amerykanów wstrzyknięto szczepionki zawierające wirusa raka. Ja ostatnio w tramwaju zaczepiłem jedną panią, która mówiła przerażona o tym, jak to dziecko zaczęło chorować po szczepionce, które zaszczepiła na wirus, który roznoszą, kurna, zawsze zapomnę, jak te robaczki się nazywają, te w lesie.
No wiecie, o co chodzi. W każdym bądź razie dziecko chorowało i no zaczepiłem. Ja nie potrafię przechodzić obojętnie koło takich sytuacji. Nie wiem, co zrobi dalej, ale no, macie Państwo kolejny dowód na temat tego, że szczepionki to nic dobrego, że dzisiaj ci, którzy sobie zdają sprawę z tego, że staliśmy się epidemią, tak naprawdę wirusem i chorobą, a te kleszcze, no właśnie, że staliśmy się chorobą, wirusem na planecie, po prostu próbują tą chorobę w pewien sposób powstrzymać. Powiem tak. Najbardziej mnie boli w tym wszystkim to, że to robi się w pewien sposób, bo powiem tak, z ludźmi wbrew ich woli być może, nieświadomie, bo myślę, że są inne rozwiązania, bo wystarczyłoby ludziom, to co mówiłem w kontekście ostatnich dwóch programów, wystarczyłoby ludziom pokazać alternatywę. Bo jeżeli chodzi o kwestię odżywiania się na pewnym etapie, bo tak jak ludzie, którzy są bardziej rozwinięci duchowo, przechodzą na odżywianie roślinami, przejść na odżywianie energiami pranicznymi, można powiedzieć, tak? To, co robią bretarianie. Oczywiście, każdy może, ale nie dla każdego to jest. Tylko tutaj trzeba przygotować potężne ilości ludzi do pewnego poziomu świadomości. Nic się nie dzieje tak od razu. Świadomość, tu jest świadomość, jeszcze raz świadomość, czyli pewnego rodzaju, no powiedziałbym, oświata. Oświata, wychowanie, kształcenie w tym kierunku. Także, no, zostawiam hasłowo. Zresztą Państwo, którzy mnie słuchacie systematycznie, wiecie, o czym mówię, bo to tak rzucone hasło czasami potrzebuje troszeczkę większego uzasadnienia. Odsyłam do byłych programów. Fluoryzacja wody w Irlandii spowodowała wzrost zachorowalności i umieralności. Mówiliśmy o tym, że fluor w postaci chemicznej, w ogóle nic, cokolwiek, co nam się podaje w postaci chemicznej, nie jest przyswajalne tak, jak nam by się wydawało, tak? Bo wysublimowane gdzieś tam w laboratorium, w jakimś procesie chemicznym, mamy czysty związek i super. No tak nie jest. Tak nie jest, także następne programy, po omówieniu tutaj tych dwóch gazet, następne programy, myślę, że za 3 tygodnie, to będę mówił o witaminach. Myślę, że najwyższa pora, będę dużo mówił o witaminach. Myślę, że każdy program będzie na temat każdej oddzielnej witaminy, jej znaczenia, jakie funkcje pełni w organizmie. Będę to rzeźbił, rzeźbił dopóki mam nadzieję, no, przejmiecie Państwo mniej więcej, może nie chodzi o mój tok myślenia, tylko o ideę, o którą mi chodzi, tak? Bo często się mówi o tym, że nadmiar witamin szkodzi i tak dalej. Ja już paręnaście razy o tym mówiłem, ale ludzie nie rozumieją, jaka jest różnica między witaminami syntetycznymi, jaka jest różnica między witaminami naturalnymi. Na preparacie, który jest naturalny, napiszą witamina taka i taka, bo tego na przykład wymaga sanepid, ale to nie znaczy, że to jest taka sama witamina, która jest na przykład w rutinoskorbinie, tak? Bo to tam jest witamina syntetyczna, ona się nie przyswaja po prostu, no, w bardzo niewielkiej ilości, ale nie będę się rozwlekał dzisiaj na ten temat. Za 3 tygodnie zaczniemy rzeźbić temat pod kątem witamin, co one robią, co dają dla organizmu, gdzie ich szukać, jakie ewentualnie rośliny są, no drodzy Państwo, najlepiej to zdrowe, naturalne rośliny, jak najmniej przetworzone. Tego jest mnóstwo. Ja wracam do tego. Dzisiaj macie Państwo cudowną porę roku. Owoce i warzywa, owoce i warzywa. Naturalne. Ja wiem, że organizm, że żołądek, że jelita, że to wszystko będzie się buntowało, jak przejdziecie na surowe pokarmy. No ale raz na jakiś czas warto posprzątać w środku w tych jelitach, wywalić to wszystko. Nie przywiązujcie się tak bardzo do posiadania tego, bo to nic dobrego. No, Ziemia zresztą, drodzy Państwo, oczywiście, ona dała życie, ale ona też się nie przywiąże do nas, zwłaszcza kiedy my jej robimy krzywdę. Stąd dzisiaj to, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o anomalie pogodowe, o zmianę klimatu, o zwiększoną ilość erupcji wulkanów, o zwiększoną ilość trzęsień ziemi i tak dalej. No, spróbujcie sobie robić coś wbrew naturze, to zobaczycie, jak organizm zareaguje. Myślę, że każdy chyba kiedyś się zatruł taką czy inną substancją i wie, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście też można przyzwyczaić organizm do pewnych nawet złych rzeczy, ale ta tolerancja ma swoje granice. Ja myślę, że jako Ziemia też już ma pewnego rodzaju no dość tego, co z nią robimy.
Przemysł mięsny zużywa obecnie 80% wszystkich antybiotyków. Mówiliśmy o tym, wiecie Państwo, jak to jest. Ja tutaj mam też taki artykulik właśnie, który kiedyś pokazywałem, to jest akurat przedruk z chyba wirtualnej Polski, zwierzęta faszerowane antybiotykami, szokujące wyniki dziennikarskiego śledztwa. Drodzy Państwo, no aż śledztwo trzeba było zrobić. Prawda jest taka, że to ja już wspominałem o tym, że wszelkiego rodzaju fermy, czy będzie drób, czy to będzie trzoda chlewna, czy bydło i tak dalej, bardzo pięknie jest to pokazane w filmie Luca Bessona Home SOS Ziemia, gdzie krowy w ogóle trawy nie widzą, są na hektarach wydeptanych, gdzie pasze im się wozi takimi wielkimi wywrotkami, jak w kamieniołomach i faszeruje się tą karmą, częstokroć zwierzęta, które padły, są przemielone na tą karmę. Wiadomo, że to wszystko gnije, więc żeby te zwierzęta nie chorowały, ładuje się w to antybiotyki, ładuje się w to hormony wzrostu i to jest taki tak... pomysł na biznes, ale też i pomysł na wyżywienie świata. No nie tędy droga. Jeżeli ludzie zaczną sobie zdawać sprawę z tego, co jedzą, to myślę, że sami zaczną podejmować decyzje i zastanawiać się nad tym, czy aby nie lepiej samemu sobie nie tylko przygotowywać, ale i hodować to, co się je. W każdym bądź razie, a propos kurczaków, nie wiem, chciałem już pójść dalej, ale mocno mi gdzieś tam intuicyjnie tkwi taka historia, o której już parę razy mówiłem. Były robione doświadczenia z kurczakami, gdzie kurczaki, które właśnie w dużych ilościach na fermach hodowane, faszerowane antybiotykami, były wypuszczone na zieloną trawkę. I te kurczaki... żaden nie przeżył 2 tygodni. One po tygodniu, niecałym nawet, pokrywały się na zewnątrz na pierzach, pokrywały się pleśnią. Tak są przesiągnięte antybiotykami, bo antybiotyk to nic innego jak pleśnie, a pleśnie to nic innego jak grzyby. A grzyby odżywiają się właśnie węglowodanami, uwielbiają środowisko kwaśne, ludzie tacy uwielbiają jeść słodycze, więc zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Ludzie przeżerają się słodyczami. To nie jest tak jak kiedyś, że w niedzielę zjadł ciasteczko. No dzisiaj ludzie na co dzień słodzą. Ja ostatnio byłem przerażony, bo rozmawiałem z jednym panem, który zjada praktycznie rzecz biorąc sam 2 kg cukru w tydzień. No to jest szok. No, drodzy Państwo, za wszystko kiedyś trzeba zapłacić. Także lecimy dalej. Witamina D może być kluczowym czynnikiem w zapobieganiu i leczeniu złośliwego nowotworu piersi. Artykuł może być, nie rozwijam, będziemy mówili o witaminach, przy tej okazji ja wrócę do tego artykuliku. Srebro koloidalne to skuteczny środek przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom. Mówiliśmy sobie o srebrze, także tylko na gwoli przypomnienia. Monsanto rezygnuje z upraw genetycznie modyfikowanych w Europie z zamiarem patentowania upraw naturalnych. Dzisiaj do Monsanto sobie wrócimy, ja tego nie będę na razie jeszcze cytował, no Monsanto, wiecie Państwo, co robi. Potężna firma, potężne pieniądze, na razie bez komentarza. I tutaj bardzo ciekawa też wiadomość, odkrycie poczwórnej helisy w ludzkich komórkach. Drodzy Państwo, tak, możemy się rozwijać i możemy zmieniać budowę swojego ciała, możemy zmieniać również budowę naszej komórki, możemy się rozwijać bardzo szeroko, bardzo różnym aspekcie, sygnalizacyjnie. Rosjanie znaleźli nowe bakterie w polodowcowym antarktycznym jeziorze. Trójwymiarowe drukowanie komórek macierzystych na narządy. Zobaczcie Państwo, jaka technologia, tak? Pytanie, na ile skuteczna? Mam pewne obawy. Uważam, że wszystko, co sztuczne, my tylko małpujemy naturę i no, natura na tym etapie jeszcze rozwoju, myślę, nie jesteśmy w stanie jej aż w ten sposób... Inaczej, nie tą drogą, to nie ta droga do rozwijania natury, do jej kopiowania. My powinniśmy się uczyć od tego, co daje nam natura. Wracam jeszcze raz do Anastazji, tak? Ona bardzo pięknie pokazuje, w jaki sposób powinniśmy rozwijać się wewnętrznie, a nie zewnętrznie, bo zewnętrzny rozwój będzie tylko pewnego rodzaju kopią i to niezbyt udaną.
Trójwymiarowe drukowanie części do karabinów. Ja nie wiem, czy ja już wspominałem Państwu, bo to jest drugi, że tak powiem, druga wzmianka o tym trójwymiarowym drukowaniu. Są drukarki, które drukują pewne trójwymiarowo, pewne rzeczy, przedmioty wręcz, tak? Czmiele wykrywają sygnały elektryczne kwiatów. Przy czmielach zawsze mi się kojarzy jedna taka rzecz. Wiecie Państwo, że naukowcy, fizycy wyliczyli, że powierzchnia skrzydeł czmiela jest tak malutka, że przy jego ciężarze on nie powinien latać. A czy widzieliście latające czmiele? Bardzo nieudolnie to robią, ale latają. A wiecie czemu latają? Bo czmiele o tym nie wiedzą, że nie mogą latać. I myślę, że jesteśmy jako ludzkość dzisiaj też na takim etapie, jak te czmiele. I mam nadzieję, że część ludzi nie będzie słuchała ślepo tych tak zwanych naukowców, którzy mówią, wyliczają, w pewien sposób straszą, ale to też jest pewne doświadczenie, z którego należy wyciągnąć wnioski i podjąć działania zmierzające do tego, żeby pod wielkim dachem nieba znalazło się miejsce dla wszystkich ludzi, bo ono jest dla wszystkich ludzi. Tylko myślę, najwyższa pora podjąć pewne działania. Ja już tutaj któregoś razu rzuciłem hasło stworzenia partii. Nie było odzewu, o dziwo. No, myślę, że najwyższa pora działać. Ja nie wiem, jaki będzie odzew tej tak zwanej partii, tak? Ja wiem, że ludzie boją się słowa partia. Tak jak w Polsce mamy taką komunofobię, mamy rusofobię, mamy w tym momencie też i partiofobię. Ludzie uważają, że jak ktoś idzie do partii, to już musi być łajzą, że jak ktoś będzie dyrektorem, to już musi być draniem. Drodzy Państwo, no nie. To od nas zależy, nikt za was tego nie zmieni. Jeżeli wy tego nie zrobicie, jeżeli wy nie znajdziecie w sobie odwagi do tego, żeby działać na rynku lokalnym, to właśnie te miernoty, które nie mają w ogóle skrupułów, a mają mnóstwo kompleksów, nie będą miały żadnych ograniczeń w tym, aby pójść i decydować później o waszym losie. Bo dzisiaj ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, że wystarczy, że pójdzie... Nawet jak pójdzie mniejszość na wybory, to większość z mniejszości decyduje o tym, co się będzie działo. I gadanie później, że ja to nie ponoszę odpowiedzialności za to, co się dzieje w Polsce, za to, co się dzieje na świecie, to jest głupota. Sorry, drodzy Państwo, kto nie chodzi na wybory, no mamy ten taki układ, jaki jest, no chcecie go zmienić, no jak go macie go zamiar zmienić? Znowu chcecie rewolucji, znowu chcecie krwi na ulicach? To chyba nie o to chodzi, tak? Ja myślę, że najwyższa pora, żeby wszyscy włączyli się w działania, żeby wszyscy poczuli tą odpowiedzialność. Te mechanizmy są, może one nie są na dzień dzisiejszy jakieś takie udolne, dlatego ja włączyłem się w działania pewnej partii, byłem na spotkaniu i powiem Państwu, teraz temat dyżurny, tak, OFE i tak dalej, no trzeba było wypracować stanowisko w tej partii, no co będzie w tym momencie z emeryturami? Oczywiście wszyscy chcą mieć to, co mają. Nie rozumiejąc tego, że z próżnego Salomon nie naleje, nie rozumiejąc tego, że tak naprawdę jest to spekulacyjny pieniądz, o tym też Oleksy mówiło dziwo, zdziwiłem się, powiem szczerze, że to jest pieniądz pusty, który został wypuszczony na rynek, że to jest pieniądz, który jest dodrukowany. On stwierdził, że on się cieszy. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie państwo i tak będzie musiało wypłacić emerytury, ale daje w tym momencie sobie jakieś 10 lat czasu państwo na to, żeby ten problem rozwiązać. Ale jak znam życie, to ci ludzie wcale nie będą zainteresowani w tym, aby ten temat i ten problem rozwiązać. Bo tam jest tak naprawdę wszystko rozczłonkowane. Tam każdy, bardzo pięknie to było pokazane w filmie Dzień Świra, gdzie szarpią tą, tam było na przykładzie Polski, tak? Ale ja myślę, że tak dzisiaj to zamiast tej flagi Polski można by było w środku postawić ziemię i tak ci ludzie, jak te bakterie, szarpią tą ziemię na wszystkie strony i każdy chce coś wyrwać dla siebie. No nie ma takiej opcji, nie uda się. W każdym bądź razie, i tam padło takie hasło, jak rozwiązać problem emerytur. Drodzy Państwo, ja zaproponowałem rozwiązanie, ale to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy teraz na spotkaniu Wolnej Ludzkości w Warszawie, które tam 4 osoby przyszły i był nasz stały też współpracownik, ekonomista, który mówił o tej swojej metodzie tak zwanego dochodu minimalnego dla każdego.
I on mówił właśnie o tym, że to efekt motyla, czyli działanie, 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 nie zastanawianie się, czy to będzie miało efekt, czy nie, bo to kiedyś ten trzepot skrzydeł motyla przyniesie efekty, być może nawet na drugim krańcu świata. I ja zgłosiłem taką propozycję, tak? No jeżeli dzisiaj macie problem wypłacać ludziom emerytury, zaproponujmy jako partia, tak? Danie ludziom w zamian za rezygnację z emerytury hektara, 2 hektarów ziemi. Można to przeliczyć, można zastanowić się nad tym, jak to zrobić, bo jeżeli na przykład ktoś ma wypracowaną większą emeryturę, może dostać większy kawałek ziemi. A po co ją sprzedawać za psie pieniądze? Niech ludzie zaczną w tym momencie, często ludzie nie mają nic. Jeżeli nauczy się ich, jak dbać o ziemię, nie monokultury, a permakultury, jeżeli nauczy się ich, jeżeli wybudują sobie dom ze słomy, jeżeli wybuduje sobie, nauczyć, to są proste mechanizmy, naprawdę bardzo proste. Ja poznałem w tym tygodniu osobę, która mi mówi, że zna architekta, kobietę, która projektuje domy ze słomy. Myślę, że będę miał w tym tygodniu następnym kontakt do niej. No, najwyższa pora te działania upowszechniać i to na większą skalę. Najwyższa pora dzielić się tymi informacjami z następnymi osobami. Być może to nie będzie ta gleba, tak? Ale to ziarno zostanie rzucone. Nigdy nie wiadomo, kiedy ono wykiełkuje. Także można też te earthshipy budować. Także, drodzy Państwo, naprawdę możliwości jest wiele. Hasło zostało rzucone. Ja wszędzie, gdziekolwiek chodzę, czasami niektórzy się śmieją, niektórzy z politowaniem patrzą, niektórzy się zaczynają zastanawiać, ale właśnie o to chodzi. I kiedyś w końcu, bo dzisiaj tak naprawdę ludzi na świecie jest tyle, że dla każdego starczyłoby 2 hektary. A hektar jest w stanie wyżywić naprawdę wielką, wielką rodzinę. Także popatrzmy na to, czy przypadkiem, ja gdzieś miałem, ja następnym razem Państwu pokażę, bo mi chodzi po głowie ten artykuł, już wiem nawet w jakim czasopiśmie dotrę do niego, pokażę Państwu, były wyliczenia na temat tego, jak w krajach wysoko uprzemysłowionych ludzie żyją i jak eksploatują glebę. Ci, którzy żyją ponad stan, którzy żyją konsumpcyjnie, eksploatując glebę, to potrzeba by go utrzymać w ciągu roku 2-3 hektary ziemi. A ci ludzie w Afryce, w biednych krajach, którzy żyją, im wystarcza naprawdę skrawek hektara, skrawek ziemi. Także no, najwyższa pora zastanowić się nad tym, czy to przypadkiem, tak jak mówią Indianie, jest taki film w internecie, Prawdziwy Amerykanin, to my należymy do ziemi, a nie ziemia do nas. Ludziom się troszeczkę w głowie powywracało. Kiedyś ludzie myśleli, że Ziemia jest pępkiem świata. No, Kopernik sprowadził to na Ziemię, ale dalej to w ludziach zostało. Uważają się, że są nie wiadomo kim. Z drugiej strony tak, ale ta pokora, im więcej pokory, tym większa też i siła wewnętrzna. No tak to dziwnie jakoś sprzężone jest w moim odczuciu. Dobra, lecimy dalej. Zaraz będzie godzina, gadam i gadam. Sprzężenie umysłów umożliwia sprawniejsze sterowanie maszynami. Ja myślę, że nie tylko maszynami. Drodzy Państwo, mówiliśmy sobie również o tym dzisiaj, wczoraj na tym spotkaniu. Tak naprawdę najwyższa pora połączyć te małe wektory naszych pól świadomości w jedno wielkie pole świadomości. No musi być pewna koordynacja. No jeżeli tego nie będzie, no to po prostu będzie chaos i będą decydowali ci, którzy potrafili się zorganizować. Ci, którzy potrafili się zorganizować w struktury, powiedziałbym, takie zewnętrzne, funkcjonujące na pewnego rodzaju układach formalnych, finansowych, ekonomicznych i tak dalej. Bo oni też wysyłają pola energii i oni też decydują i mają wpływ na to, na jaki kształt, jak świat wygląda. No wczoraj były osoby, które mówią, a my to wiemy, a my to wiemy, a my to wiemy. Ja wiem, drodzy Państwo, wy to wiecie, ale ja i tak będę powtarzał, bo nigdy nie wiadomo, kto tak z przypadku włączy sobie ten program i będzie słuchał i powie, no tak, mówią, a nie wiem o czym. Dlatego czasami sygnalizacyjnie rzucam to, żeby zachęcić tych ludzi do tego, aby zerknęli do poprzednich programów. Nie tylko do programu Oczyszczanie Jelit, który oglądało, o dziwo, bo byłem ostatnio zdziwiony, 22 tysiące ludzi, ale też i do innych programów.
bo te programy się wzajemnie nakładają, ale to fajnie, że ludzie czytają, słuchają, szukają metod na oczyszczanie jelit. Dzisiaj jeszcze, trochę dzisiaj chyba dłużej pociągnę program, bo przeczytam Państwu ten artykuł z tego Nexusa, bo on jest też ważny, bo on też mówi o jelitach. Ja mówiłem w ostatnim programie o tym, że jelita to jest taki drugi mózg. Dzisiaj coraz częściej się o tym mówi. I jakby odpowiedzią na to jest również ten artykuł. Naukowcy łączą dwa mózgi, które oddziela cały kontynent. To jest kontynuacja tego, co przed chwileczką powiedziałem. Umowy handlowe USA i Unii Europejskiej, umowa handlowa USA i Unii Europejskiej postrzegana jako podstawa nowego globalnego porządku gospodarczego. Britam Gate. Inscenizacja ataków na Syrię pod fałszywą flagą. No nie będę tego komentował, macie Państwo inne programy, o tym się dużo mówi. No dalej, ci, którzy pociągają za sznurki, chcą mieć wpływ i nie chcą go stracić, tak? Al Jazeera to narzędzie politycznej propagandy. Siły powietrzne USA rozwijają flotę zabójczych mikrodronów. Maszyneria znaleziona w kopalni węgla sprzed 300 milionów lat. Bardzo fajny artykuł jest w trzech ostatnich odcinkach Nieznanego Świata, pokazujący technologię budowy piramid, ciosania kamienia. Sorry, drodzy Państwo, nie ciosania. Nam się wmawia, że go ciosano. I to narzędziami z brązu albo z miedzi. No, nieudolne. Tam jest bardzo fajnie pokazane, że my dzisiaj na tym etapie, jako ludzkość, nie mamy technologii, która pozwoliłaby tak ciąć kamień, jak tam są obrabiane całe piramidy, równiutko głazy przycięte. Ja wiem, jak budowałem swój dom, jak chciałem płytę taką z kamienia w kształcie okrągłego stołu, powiedziano mi, a to promień miał być 1,5 metra, nie 1,5, średnica miała być 1,5, niecałe, no ponad 1,5 metra średnica tego stołu. I powiedziano mi, że nie ma takich urządzeń, które byłyby w stanie obrobić ten kamień i zrobić okrągłe. A zobaczcie tam na zdjęciach, odsyłam, naprawdę warto pomyśleć Oczywiście, dla tych, którzy słuchają, żeby to nie było, są obce cywilizacje i czy chcemy tego, czy nie chcemy, ale oczywiście też jest Bóg. Różni go nazywają różnie, ale w moim odczuciu Bóg to jest coś więcej, aniżeli to, co niektórym się tylko wydaje. I nie chodzi tutaj o to, żebyśmy się teraz sprzeczali o to, czy on wygląda tak, czy jest niebieski, czy taki, ale to, co mówią krysznowcy bardzo pięknie, Stwórca, powiedzmy Bóg, ten, który był demiurgiem, powiedzmy, różnym ludziom, na różnym etapie ich rozwoju, o różnej kulturze, dał różnych przewodników. A my później się między sobą kłócimy, który z nich miał rację. A tak naprawdę wszyscy mówimy o tym samym, tylko innym językiem. Najwyższa pora wznieść się ponad bariery. Ponad bariery. Ja też o tym wczoraj mówiłem. Nie dyskutować o jakichś pierdołach, bo nie ma już na to czasu. Tylko wznieść się ponad bariery i zastanowić się nad tym, dokąd zmierzamy jako cywilizacja, jako ludzkość. Kolejna parę takich tytułów jeszcze, nim dojdę do artykułu. Rychła katastrofa spowodowana przez wydobywanie gazu łupkowego. Mówiliśmy o tym, że według Światowej Organizacji Zdrowia, według WHO, jednym z elementów zdrowia jest również zdrowie finansowe, czyli no, komfort finansowy. Wiadomo, drodzy Państwo, no ja myślę, że o tym też sobie pogadamy, może nie tak szybko. Finanse to jest duża rzecz, tak? Zwłaszcza jeżeli ludzie nie widzą alternatywy i wyjścia. Ja postaram się Państwu pokazać różne możliwości, bo możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Zresztą myślę, że to już tak między wersetami z tego, co mówiłem w programach, przebija. Wystarczy tylko się trochę ogarnąć. W każdym bądź razie gaz łupkowy. Znam mnóstwo cudownych technologii. Przypomnijcie sobie Państwo chociażby. Ojej, no uciekł mi teraz nazwisko tego samouka, który wymyślił zderzaki przy 60 km na godzinę bez sił odśrodkowych, bez jakichkolwiek zniszczeń, samochody mogły normalnie się poruszać i nie było do tej pory kogoś, kto by chciał to upowszechnić. Ludzie dalej giną w samochodach. Ludzie dalej giną w windach i tak dalej. A, Łągiewka, tak, pan Łągiewka. Drodzy Państwo, on się sam przebija.
Jeżeli oczywiście nie od razu wszystko się zmieni, tak? Nie od razu wszyscy będą mieli swój hektar ziemi. Część ludzi będzie się opierała, będą różne argumenty. Ja to zawsze mówię, jaką korzyść z tego masz, tak? W każdym bądź razie cudowny pomysł, ale z braku dofinansowania nie potrafi ujrzeć światła dziennego na większą skalę. A znam takie pomysły, jak chociażby gaz łupkowy, które są do bani, tak? Gdzie się niszczy środowisko naturalne. Ale z racji tego, że ktoś wpompował te właśnie spekulacyjne pieniądze i to jest układ ponad naszymi głowami zawarty między ludźmi takimi jak politycy, między ludźmi, którzy pociągają za sznurki, którzy mają, że tak powiem, dostęp do tej maszynki drukującej pieniądze i wpuszcza się takie maliny, kupuje się naukowców, mówi się, że to jest nowa technologia, która zabezpieczy ludzkość pod kątem energetycznym. Bzdura. Ja nie wiem, mam wrażenie, że czasami komuś zależy na tym, żeby przyspieszyć katastrofę ekologiczną na planecie. Kolejny artykuł. Potęga światła i wysokich dawek witaminy D3. O witaminie kiedy indziej? Potrzeba zachowania ostrożności przy korzystaniu z telefonów komórkowych. Ja już Państwu o tym też wspominałem któregoś razu, ale to jest bardzo ważne. Był wywiad tutaj z chłopakami z LifeWave. Wiecie Państwo, no ja się dowiedziałem też w tamtym tygodniu, oni mają jakieś fajne urządzenie, ono nie jest tanie, które dla tych, którzy no muszą korzystać z telefonów komórkowych, no ono niweluje w 98% promieniowanie telefonów komórkowych, zwłaszcza smartfonów i innych takich tego rodzaju urządzeń. Fajna rzecz dla tych, którzy muszą z tych urządzeń korzystać. Póki jeszcze chcą, tak? Są ludzie, którzy już świadomie, że tak powiem, rezygnują z tej, w cudzysłowiu, przyjemności. Ale tutaj autor mówi o kilku takich rzeczach, które warto zastosować, tak? Używać opcji głośnomówiącej, używać wiadomości tekstowych, urządzenia słuchawkowego. Przez słuchawki po kablu przechodzi tylko 20%, 20% tej negatywnej energii. Jeszcze niektórzy kiedyś mówili, że mniej przechodzi przez te Bluetoothy, ale znowuż słyszałem opcje takie, że nawet więcej niż przez te urządzenie słuchawkowe oparte na kablu. Nie noście, drodzy Państwa, telefonów przy sobie, przy ciele. Najlepiej, tak jak to kobiety robią, w torebce. Ja muszę zmienić swój nawyk. W każdym bądź razie dzieci nie powinny mieć telefonów komórkowych. To jest zabójstwo, to co robicie. Tutaj nawet autor mówi o tym, że te dzieci, które mają cieńsze czaszki, powinny ograniczyć w ogóle korzystanie z telefonu. Gdy śpicie, wyłączajcie telefon, nie trzymajcie telefonów przy głowie, w ogóle nawet nie w pomieszczeniu, w którym jesteście. Jest ponoć taki model telefonu Siemensa, który no, ma bardzo niską tą moc szkodliwą dla człowieka. No i nie wolno używać telefonów w samochodach, zamkniętych pomieszczeniach, bo te energie wtedy no, kumulują się. Nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałem troszeczkę więcej, ale myślę, że całego artykułu nie będę czytał. Przeczytam wstęp i to, co jest najważniejsze, czyli to, o czym mówimy w naszych programach, o odżywianiu. Nowe kierunki w zakresie kontroli umysłów. Autor, dr Richard Alan Miller, no ciekawy człowiek, odsyłam do artykułu, chcecie Państwo coś więcej. Realizowana obecnie genetyczna modyfikacja naszej żywności jest jedną z technik manipulacji naszymi umysłami. Tak, drodzy Państwo, jedzenie wpływa również na nasze umysły. I to też o to między innymi chodzi. Kolejnym krokiem jest modyfikacja składników naszej żywności w taki sposób, aby uciszyć witalne geny człowieka i przeprogramować nasz drugi mózg. Drugi mózg mówi w tym momencie o jelitach. Zobaczcie Państwo, jak ma się to w kontekście tej wzmianki, którą czytałem wcześniej, tak? Że jesteśmy w stanie spowodować, ażeby nasz organizm miał poczwórną helicę w DNA. Jak myślicie, czy to będzie łatwiejsze do zrobienia? Przy nawet dużej świadomości, tylko pytanie, czy ta świadomość będzie w stanie zafunkcjonować w ciele, które jest ospałe, otępiałe, które musi borykać się na co dzień z różnymi problemami wynikającymi z toksyn zewnętrznych z powietrza, z toksyn z wody, z toksyn z pożywienia, chemicznych składników z tego pożywienia. Ja tylko pokażę, bo już mówiliśmy o GMO, ale tu jest taki artykuł, zaraz pokażę, tu jest zdjęcie. Zdjęcie dwóch białych myszek, na których były robione eksperymenty. Zdjęcie przedstawia dwa osobniki, tak, w podobnym wieku. Z prawej karmiony soją transgeniczną, a z lewej z grupy kontrolnej, czyli odżywiany normalną roślinnością. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Pytanie, czy to o to chodzi?
Autor już pokazuje Państwu. To jest profesor, doktor habilitowany Jan Narkiewicz Jotko. Trochę bliżej, o, to będzie lepiej widać. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, który mówi bardzo mocnym językiem. Zachowaj ostrożność, tak, przy modyfikowanej roślinności. Ja na Państwu jeszcze pokażę na końcu jego podpis. Profesor nauk rolniczych, doktor habilitowany nauk przyrodniczych. Pismo iście rzeczywiście profesorskie, w każdym bądź razie nie ma to znaczenia. Ważne, że ci ludzie mówią prawdę, tak? Nie boją się mówić tej prawdy, ale ci ludzie, tak jak Łągiewka, no, nie są pokazywani w świetle reflektorów, mało kto o tym mówi, a co niektórzy jeszcze potrafią się śmiać. Tylko ja zawsze mówię, tak jak to kiedyś mówił Gandhi, najpierw się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz. Także to tak przy okazji, jeżeli chodzi o temat ponowne GMO. Prawdziwa kontrola umysłu jest wykorzystywaniem przez nas lub innych tego, jak umysł działa w naturalny sposób. Wiemy, że umysł obejmuje wspomnienia, marzenia, podprogowe informacje, emocjonalne doświadczenia, wyobraźnię, asocjacje pomysłów i kreatywność, zdolność do operowania tymi wszystkimi elementami w celu samowyrażania się. Kontrola umysłu to też tak zwane inne rzeczy. Można by do niej zaliczyć systematyczne i nieetyczne stosowanie manipulacyjnych metod, by przekonać kogoś do dostosowania się do życzeń innych. Zwykle ze szkodą dla manipulowanej osoby. Te metody obejmują pranie mózgu, przymusową perswazję, nękanie umysłu, kontrolę i reformowanie myśli. Ten krótki termin, kontrola umysłu, ma zastosowanie do każdej praktyki, psychologicznej lub innej, która może być postrzegana jako obalenie indywidualnego poczucia kontroli nad własnym myśleniem, zachowaniem, emocjami i podejmowaniem decyzji. Zanim omówimy kontrolowanie umysłu, musimy określić, co się na nim składa. Czy jest to po prostu ulokowany wewnątrz ciała mózg, czy jest jeszcze coś więcej? Nadszedł czas, by wprowadzić pojęcie nielokalnego umysłu. Naukowcy ustalili, że informacje w mózgu są przechowywane w pełnym kontekście relacji między neuronami. Nie są przywiązywane do konkretnego neuronu. To sugeruje holograficzny model wszechświata zamiast modelu kwantowego, gdzie informacja znajduje się w każdym punkcie czasoprzestrzeni. W takim modelu kluczowa jest informacja i rozdzielczość informacji, sposób, w jaki informacja zwija się do wnętrza lub na zewnątrz siebie. Hologram jest obecnie definiowany jako n wymiarów informacji zwiniętych do n-1 wymiarów. W takim holograficznym świecie DNA może być postrzegane jako trójwymiarowy hologram w czterowymiarowej przestrzeni. Kim byliśmy, jesteśmy i się staniemy. W takim modelu mózg można postrzegać w przestrzeni jako czterowymiarowy hologram w pięciowymiarowej przestrzeni. To sugeruje potencjalną zdolność do zmiany filmu znanego pod nazwą rzeczywistość. Drodzy Państwo, no o tym mówimy. Ja widzę, że zmieniłem trochę tylko rysuneczek, zmienimy, żeby ładny obrazek był na zewnątrz. Czyli jeszcze raz, to sugeruje potencjalną zdolność do zmiany filmu znanego pod nazwą rzeczywistość. Drodzy Państwo, to nie jest nic innego jak to, o czym mówi Jacek i Joanna, tak? Oni mówią trochę innym językiem. Tu jest taki język naukowy przystający do tego, w jakim kierunku idzie nauka. Ale chodzi de facto o to samo. Dalej wracam do tego, żebyśmy właśnie szukali tego, co łączy, a nie próbowali później, raczej szukajmy tego, tych innych nazw tego, o czym mówimy, aniżeli różnic. A my bardzo często mamy, no to też wynika z edukacji, tak? Szukamy różnic i chcemy za wszelką cenę udowodnić, że mamy rację. A w życiu, w ekonomii jest też takie powiedzenie, są tacy, którzy mają rację, a są tacy, którzy mają pieniądze. Są tacy, którzy mają pieniądze, a są tacy, którzy mają zdrowie. Też tak można powiedzieć. A są też tacy, którzy chcą mieć za wszelką cenę rację i korzyść, a są tacy, którzy wolą mieć zdrowie.
Ja dzisiaj idąc na basen, bo u mnie to już jest rytuał, tak? Dbanie. Dla mnie Kościół to jest zadbanie w niedzielę i w święto o świątynię, którym jest ciało, żeby mieszkająca w nim dusza miała no, komfort przebywania, żeby tam przepływy były normalne. Przypomnijcie mi Państwo następnym razem, bo już dzisiaj nie, ale w kontekście tego wszystkiego, jak będzie kolejny wzrost księżyca, zrobimy sobie wspólną medytację. Najwyższa pora, taką medytację, która pozwoli dożywić we wszelkie elementy nasze organizmy, w to wszystko, co jest subtelne na poziomie właśnie prany. Zapisane informacje nie są przypisane do żadnych konkretnych neuronów, ale istnieją jako płynny wzór relacji, zaś pamięć jest dystrybuowana przez przesunięcie sieci. To właśnie przez ten nielokalny umysł łączymy się, oddziałujemy i reagujemy na energetyczne układy wszechświata. To właśnie przez ten nielokalny umysł łączymy się, oddziaływujemy i reagujemy na energetyczne układy świata. Zaczyna się od takich wzorców rezonansowych jak rezonans Schumana, magnetosfera, słoneczne wiatry i koronalne wyrzuty masy. Drodzy Państwo, niektórzy mówią, a jaka jutro będzie pogoda? A jaka chcesz, żeby była pogoda? A co zrobiłeś, żeby była taka czy inna pogoda? Bo to, jaka jutro będzie pogoda, wynika z tego, jakie działania ty zrobiłeś wcześniej. Nieważne, czy one były świadome, czy nie. Drodzy Państwo, o tym dzisiaj mówimy i ja już jakiegoś czasu staram się Wam pokazać, że to tak naprawdę my jesteśmy kreatorami tej rzeczywistości, która jest dookoła nas. Że to, co mamy na zewnątrz, to wynika tego, co mamy wewnątrz. I to, co nas w życiu spotyka, najpierw wypłynęło z naszego wnętrza. I recepta, i rozwiązanie nie jest na zewnątrz. Recepta jest zawsze wewnątrz każdego z nas. I praca nad sobą to jest to, co trzeba zrobić, żeby w tym momencie, no, zmienić również to, co jest na zewnątrz. Natura świadomości. Świadomość jest właściwością umysłu, o której powszechnie sądzi się, że zawiera takie elementy jak podmiotowość, samoświadomość, wrażliwość, mądrość oraz zdolność dostrzegania związku między sobą i środowiskiem. Jest przedmiotem wielu badań w filozofii umysłu, psychologii, neurobiologii i kognitywistyki. Niektórzy filozofowie podzielili świadomość na dwie kategorie: fenomenalną, czyli samo doświadczenie, i dostępu, przetwarzanie rzeczy z doświadczenia. Fenomenalna świadomość jest stanem bycia świadomym, gdy mówimy jestem świadom. Świadomość dostępu to stan świadomości czegoś w relacji do abstrakcyjnych pojęć, gdy mówimy na przykład jestem świadomym tych słów. Formy świadomości dostępu to świadomość, samoświadomość i strumień świadomości. Naukowo, ja bym jeszcze tutaj Państwu zrobił kolejny wykład na temat świadomości, nadświadomości i podświadomości, ale myślę, że to nie o to chodzi. W potocznym rozumieniu świadomość oznacza bycie czujnym, reagującym na środowisko w przeciwieństwie do bycia uśpionym lub w śpiączce. Czyli, drodzy Państwo, bycie czujnym, obudźmy się. Autor dalej mówi o takich rzeczach jak niektóre nowsze formy kontroli umysłu i między innymi mówi o obwód biologicznego przetrwania. Może to przeczytam, bo to będzie ważne. Ten model świadomości tego, jak pracuje umysł, umożliwia lepsze zrozumienie niektórych współczesnych przykładów kontroli umysłu. Ten model dopuszcza możliwość bardziej dostępnych form kontroli, a wraz z nią możliwości nielokalnego umysłu. Chodzi o to, żebyście Państwo sami kontrolowali swoje umysły, bo jeżeli nie kontrolujecie swoich umysłów, to kto inny będzie je kontrolował za Was? Jak myślicie, czyj interes pierwej będzie miał na względzie? Ten model jest potrzebny, aby właściwie zrozumieć, jak można rozwijać i wdrażać tak zwane bronie w zakresie kontroli umysłów. Kiedy ta część została już zdefiniowana, pora określić sposoby obrony przed nimi. 1. Obwód biologicznego przetrwania. Dotyczy najwcześniejszych sposobów przetrwania i podstaw przepisywania obiektów do kategorii szkodliwych lub bezpiecznych. To pierwszy obwód, który jest aktywowany w umyśle niemowlaka. Larry Timothy powiedział, że ten obwód jest stymulowany przez narkotyki typu opiatów. Przykłady.
A. Żywność, woda, powietrze, organizmy modyfikowane genetycznie, dodatki, toksyny i inne trucizny spożywcze, a także ekscytotoksyny, które promują pasywną wrażliwość i akceptację. B. Manipulacje gospodarcze, ceny gazu, żywności, energii, opieki zdrowotnej, mieszkań, zadłużenia itd. C. Operacje pod fałszywą flagą itd. 2. Obwód emocjonalny dotyczy podstawowych emocji i rozdziału zachowań na uległość i dominację. Ten układ jest aktywowany, gdy dziecko uczy się chodzić. Larry kojarzy ten obwód z alkoholem. Przykłady: A. Testy wojskowe, wspieranie sposobu myślenia, który koresponduje z hierarchią, kontrolą i posłuszeństwem. B. Tempo migotania telewizora i komputera, które zmienia fale mózgowe alfa i wywołuje rodzaj hipnozy. C. Kultury, religijny i polityczny ekstremizm. 3. Obwód zręcznościowo-symboliczny, związany z logicznym i symbolicznym myśleniem. Mówi się, że pojawił się, gdy hominidy zaczęły wyodrębniać się z reszty naczelnych. Larry twierdzi, że ten obwód jest stymulowany kofeiną i innymi używkami. Przykłady: A. Edukacja, najbardziej oczywista i dostępna manipulacja. Ja czasami już Państwu kiedyś mówiłem, gdzieś kiedyś wyczytałem na jakiejś ścianie takie hasło, bardzo często je powtarzam. Urodziłem się mądry, a potem poszedłem do szkoły. B. Sporty, polityka i religia. Głównym tematem jest tu dziel i rządź. 4. Obwód społeczno-seksualny dotyczy działania w ramach społecznych sieci i przekazywania kultury w czasie. Mówi się, że ten układ pojawił się wraz z rozwojem plemion. Larry nie wiązał z nim narkotyków, ale późniejsi autorzy powiązali go z narkotykiem ekstazy. Przykłady: A. Reklama i propaganda zaprojektowana do atakowania wyobrażania o sobie samym lub jego braku oraz promowanie konsumpcjonizmu. B. Zachowanie imitujące prawdziwą dyskusję i debatę. C. Public relation, tak zwany PR, na przykład szczepionki są bezpieczne. 5. Obwód neurosomatyczny jest pierwszym z prawo mózgowych wyższych obwodu, które są u większości ludzi nieaktywne. Pozwala on widzieć w wielowymiarowej przestrzeni, a nie w czterech wymiarach euklidesowej czasoprzestrzeni i jest tam, by pomóc w przyszłych badaniach przestrzeni kosmicznej. Mówi się, że pojawił się wraz z rozwojem cywilizacyjnej klasy próżniaczej około roku 2000 przed naszą erą. Jest związany z hedonizmem i erotyką. Larry twierdzi, że ten obwód jest stymulowany przez marihuanę i tantryczną jogę lub po prostu przez doświadczenie uczucia swobodnego upadku w odpowiednim czasie. Przykład: prorocze programowanie, psychologiczne warunkowanie przez media poprzez wprowadzanie planowych zmian społecznych, jak widać w filmach i programach telewizyjnych. 6. Obwód neuroelektryczny dotyczy umysłu, który staje się świadomy siebie samego, niezależnie od wzorców wdrukowanych poprzez poprzednie 5 obwodów. Jest również nazywany metroprogramowaniem lub świadomością abstrahowania. Larry powiedział, że ten obwód umożliwi łączność telepatyczną. Wiązał go dimetrotryptaminą, DMT, pejotlem i psylocybiną. Przykłady: A. Narkotyki i każda uzależniająca substancja. Misją kontrolerów umysłu. Muszę się napić, bo mi się język już plącze. Misją kontrolerów umysłu jest upewnienie się, że ktoś jest uzależniony od czegoś. B. Wojna, która promuje ślepy nacjonalizm. A propos wojny, wrócę do tego, o czym mówił nasz były marszałek. No, Zachód boi się takiej potęgi jak Chiny, ale widzi pewnego rodzaju formę rozwiązania. Boją się tego, że na przykład Chińczycy za odpowiednią wynagrodzeniem za godzinę pracy, bo w Niemczech godzina pracy to jest 14 euro, a w Chinach to jest 0,8, 0,9 euro za godzinę. I oni pójdą na przykład do tych krajów wysoko rozwiniętych. Ale no, Chiny, jeżeli by na to pozwoliły, byłby problem, tak? I widzi rozwiązanie w takich konfliktach wewnętrznych, że wtedy, kiedy by wewnątrz Chin powstała jakaś rewolucja, wtedy no, Zachód nie miałby się czego obawiać.
Ja myślę, że i tak nie ma się czego obawiać. O dziwo, pan premier, były premier, jest człowiekiem, który właśnie propaguje Chiny. Ja się z nim zgadzam, bo jeżeli mówimy o pewnych aspektach na dzień dzisiejszy ekonomicznych, powinniśmy trzymać z dużymi ludźmi, z dużymi krajami, z dużymi rozwijającymi się krajami. Ja już kiedyś mówiłem, że żeby zarabiać pieniądze w XIX wieku, trzeba było być w Londynie. W XX wieku, żeby je zarabiać, trzeba było być w Nowym Jorku. W XXI, żeby zarabiać pieniądze, trzeba być w Pekinie. I że takie puszenie się, że tam jest komuna, tak naprawdę komuna w Chinach to jest tylko na szczeblach władzy, a przemysł, a rozwój to jest wszystko rozwój i to jest rynkowe działanie. Dzisiaj Chiny są naprawdę, no cała produkcja poszła do Azji i Chińczycy zrobią swoje. Także bądźmy troszeczkę chociaż jako naród wyrachowani czasami, jeżeli chodzi o te elementy. Zresztą i tutaj powiem szczerze, chylę czoła, bo uważam, że to jest pewnego rodzaju forma też patriotyzmu. Lansowanie naszego kraju u tej jego wielkiego narodu tak naprawdę. Robią różne dziwne rzeczy, ale drodzy Państwo, kto pozwoli sobie mieszać w kraju, no? Gdyby dzisiaj Kaszubi chcieli coś tam kombinować, no kto by im pozwolił, tak? Oczywiście, prawda jest gdzieś pewnie po środku. Ja nie chcę wnikać w pewne rzeczy, ale Amerykanie nie dość, że u siebie, to jeszcze jeżdżą po świecie i innym mówią, jak mają działać. Myślę, że to wszystko się wszystko teraz wyciera. W każdym bądź razie nasz były premier, drodzy Państwo, otworzył swego czasu z byłym premierem Włoch kierunek w Szanghaju na wyższej uczelni, kierunek studia Europy Środkowo-Wschodniej. I myślę, że to jest właśnie ten dobrze rozumiany patriotyzm, że pytanie, czy to jest akurat ten kierunek. Nam się trochę dużo pojęć dzisiaj plącze, miesza, ale na tym etapie przejściowym myślę, że to jest dobry kierunek. My nigdy z Chińczykami nie mieliśmy żadnych utargów, zatargów. Nigdy. A to jest bardzo lojalny naród. Proszę, uwierzcie mi, byłem tam ładnych parę miesięcy i powiem szczerze, z takimi odruchami życzliwości, uprzejmości, jakimi się tam spotkałem, o dziwo, to tu w Polsce jeszcze się nie spotkałem. Dla zainteresowanych kiedyś opowiem, o co chodzi. Obwód 7, obwód neurogenetyczny, umożliwia dostęp do genetycznej pamięci zawartej w DNA. Jest podłączony do wspomnień z byłych żyć, kroniki Akaszy oraz nieświadomości zbiorowej, co umożliwia nieśmiertelność ludzi. Ten układ pojawił się na początku pierwszego tysiąclecia wśród hinduskiej sekty Sufi. Jest stymulowany przez SLD i jogę Raja. Przykłady: A. Widma fal elektromagnetycznych, zupa EM otaczająca nas wszystkich i bierne nurzanie się w mogących zmieniać umysł falach. B. Przeładowanie informacji, telewizja, radiowe rozmowy, inteligentne telefony, internet, zewnętrzna reklama. 8. Obwód neuroatomowy umożliwia dostęp do międzygalaktycznej świadomości, charakteryzuje Boga lub obcych, która poprzedza życie we wszechświecie i pozwala ludziom działać poza przestrzenią i ograniczeniami względności. Larry kojarzy ten obwód z ketaminą. Przykład: A. Nanoboty prognozowane na początek lat 2020. Nanobot będzie przeinstalowywać molekuły mózgu cząsteczkami w zastępstwie zaprogramowanym komunikatem lub lekarstwem na nieprawidłowe zachowania. Dzięki tej definicji działania umysłu można zrozumieć, co może implikować broń. Ekstremalna kontrola umysłu jest produktem programu czarnych operacji lub drugorzędnych konsekwencji nieregularnych, nowoczesnych technologii stosowanych w środowiskach miejskich. Dość trudne, ale drodzy Państwo, przechodzimy do tego, co jest esencją. Co jest esencją dzisiejszego programu? Kontrola umysłu przez pokarm. Nowa metoda. W kontekście tego, proszę, nałóżcie sobie to, co za chwileczkę usłyszycie. Czym jest lepszy sposób na przełamanie naturalnego funkcjonowania ludzkiego umysłu niż za pośrednictwem globalnej podaży żywności? To nowa droga do kontroli ludzkiego umysłu. Zaczyna się od nacisku na sprzedaż i nieujawniania kluczowych informacji. Genetycznie zmodyfikowany organizm lub organizm genetycznie przekonstruowany, czyli tak zwane GEO,
jest organizmem, którego materiał genetyczny został zmieniony za pomocą techniki genetycznej inżynierii. Ta technika, ogólnie znana jako technologia rekombinacji DNA, wykorzystuje cząsteczki DNA z różnych źródeł, które są łączone w jedną cząsteczkę, tak aby utworzyć nowy zestaw genów. Takie DNA jest następnie przenoszone do organizmu, co daje mu zmodyfikowane lub nowe geny. Związek z firmą Monsanto. W ciągu swojej 110-letniej historii Monsanto Company, obecnie największa na świecie firma nasienna, ewoluowała z przemysłowego koncernu chemicznego do firmy wytwarzającej produkty rolnicze. Podczas II wojny światowej działała głównie jako producent broni, wytwarzając na potrzeby wojny defolianty i toksyczne chemikalia, a później chemikalia. Monsanto ma długą historię zanieczyszczania USA i innych krajów jednymi z najbardziej toksycznych substancji znanych człowiekowi. Począwszy od PCB, czyli polichlorowany bifenyl, po Roundup. Istnieje wiele powodów, aby kwestionować motywy tej korporacji. Monsanto twierdzi, że działa w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez karmienie świata żywnością zawierającą uprawy GM, czyli modyfikowane. Wbrew temu ta firma została wielokrotnie uznana za winną i ukarana za błędne znakowanie swoich produktów, niezgłaszanie danych medycznych do Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, chemiczne wycieki i szkodliwe osady chemiczne. Nazwa Monsanto stała się symbolem chciwości, arogancji, skandali i prowadzenia wspólnie z wieloma międzynarodowymi korporacjami interesów po trupach. W 1997 roku Monsanto sprzedała swój chemiczny dział, by zaistnieć w biotechnologii i rozwijać nieorganiczną soję i kukurydzę modyfikowaną, sklasyfikowane jako pestycyd i zakazane w Unii Europejskiej, odporną na niezwykle trujący herbicyd Roundup. W roku 2001 uprawy Monsanto stanowiły 91% całkowitej powierzchni upraw genetycznie modyfikowanych na całym świecie. Monsanto było drugą na świecie pod względem wielkości firmą nasienną i trzecią największą firmą agrochemiczną. Ta korporacja jest częścią tego, co nazywa się teraz na świecie nowym porządkiem świata. Ten korporacyjny biznes jest obecnie realizowany w dwóch kierunkach: wydajność rolnictwa oraz nasiona i genomika. Segment produkcji rolnej obejmuje herbicyd Roundup i inne środki agrochemiczne oraz hodowlę zwierząt. Część dotycząca nasion i genomiki składa się z firm nasiennych i pokrewnych działów biotechnologii oraz technologii opartej na genomice roślin. W rzeczywistości te dwa segmenty są nierozłączne, gdyż środki agrochemiczne stają się w coraz większym stopniu zależne od sprzedaży segmentu nasiennego. Genetycznie uszkodzenia powodowane przez pszenicę genetyczną i inne uprawy. Współczesna pszenica rośnie do wysokości 18 cali, czyli około 46 cm, i jest owocem genetycznych badań prowadzonych w latach 60. i 70. To nowo opracowana forma pszenicy zawiera wiele nowych cech, o których nie mówi się publicznie, takich jak nowe białko o nazwie gliadyna. Nie chodzi tu o gluten i osoby z wrażliwością na niego oraz cierpiące na celiakię. Każdy jest podatny na białka gliadyny, która działa również podobnie do opiatów. To nowe białko w pszenicy wiąże się z receptorami opioidowymi w mózgu i stymuluje nasz apetyt. W rezultacie każdy z nas zużywa średnio dodatkowo 440 kalorii dziennie. Jedzenie tak dużej ilości pszenicy prowadzi do otyłości. To był pierwszy nieujawniany element w pszenicy obok rosnącej liczby innych obaw dotyczących zespołu życia. To był pierwszy nieujawniony element w pszenicy obok rosnącej liczby innych objawów dotyczących zespołu życia. Piramida żywieniowa dotyczy głównie tego, ile porcji każdej kategorii powinniśmy jeść. W ten sposób niezdrowa żywność stała się bronią, narzędziem służącą do kontroli mas i naszych decyzji w kwestii wyboru żywności. Ja mam tylko taką prośbę, drodzy Państwo, popatrzcie sobie po sklepach. Ja jak jeżdżę do pracy i przechodzę na przykład w podziemiach w Warszawie, to widzę, ile jest stoisk z różnego rodzaju bułeczkami, wszędzie, wszystko oparte na pszenicy. Słodkie bułeczki, słodkie i alternatywy prawie wcale.
Nowa pszenica GM opracowana przez CSIRO, to jest Organizacja Naukowych i Przemysłowych Badań Wspólnoty, australijską rządową naukową agencję badawczą, może trwale zmieniać geny u ludzi i zwierząt, którzy ją spożywają. Nie tylko może, ale i zmienia. Drodzy Państwo, pokazywałem dzisiaj w programie wcześniej te zdjęcia tych dwóch szczurów, tak? Te cząsteczki mogą wniknąć do organizmu i zdeaktywować określone geny. Nie pokazałem drugiego zdjęcia, ale już wyłączyłem to zdjęcie. Nie znajdę go teraz szybko, więc wystarczy, że powiem. Dochodzi do mutacji, do raka i tak dalej. Ja o tym wspominałem już w programach wcześniejszych. Nie tylko, że wolniej rośniemy, bo to ktoś może oparcie powiedzieć, no dobra, mniejszy i tak dalej. Nie, nie szkodzi. Właśnie szkodzi. Bo rak jest też mutacją komórki. Organizm to, co mutuje, najpierw otarbia i tak dalej. Czyli w tym momencie no to nie jest nic dobrego. Pestycydy przeznaczone dla kukurydzy GM zanieczyszczają nasze wody i nierzadko produkty organiczne. Choć kwestia wykarmienia świata jest złożona i ma charakter emocjonalny, żywność genetycznie modyfikowana i zatrucie całych populacji nie jest rozwiązaniem. Wiele jednostek działających na rzecz zdrowia, takich jak na przykład Klinika Mayo, w PR-owskim stylu opowiada się za zastąpieniem białej pszenicy na jej mniej przetworzonej odmiany pełnoziarniste. W rzeczywistości jest to coś takiego jak wymiana papierosów bez filtra na papierosy z filtrami. Pełnoziarniste GMO są jak papierosy z filtrem i nie są mniej szkodliwe od pszenicy. Gdy rząd USA zignorował powtarzające się ostrzeżenia własnych naukowców i zezwolił na wprowadzenie do naszego środowiska i żywności upraw genetycznie modyfikowanych, było to hazardowe posunięcie o bezprecedensowym zasięgu. W tym momencie zdrowie obecnych i wszystkich przyszłych pokoleń znalazło się w zagrożeniu ze strony tego bękarta technologii. Po dwóch dekadach lekarze i naukowcy odkryli niebezpieczną tendencję. Te same poważne problemy zdrowotne, które zaobserwowano u zwierząt laboratoryjnych, hodowlanych i domowych, karmionych żywnością GM, przybierają teraz na sile u ludzi, wśród których rośnie spożycie produktów zawierających GMO. Co warte podkreślenia, kiedy ludzie i zwierzęta przestają jeść GMO, ich zdrowie zawsze się poprawia. Pod warunkiem... że jest jeszcze na to czas. Kontrolowanie umysłu, a przewód pokarmowy, nasz drugi mózg. Przewód pokarmowo-jelitowy człowieka jest obecnie uważany za drugi mózg. Jest zwinięty w esy floresy, podobnie do tych w mózgu i zawiera neuroprzekaźniki. Ten nowy mózg jest teraz nazywany jelitowym układem nerwowym i podobnie jak mózg w głowie wysyła i odbiera impulsy, rejestruje przeżycia, odczuwa i reaguje na emocje. Ten jelitowy układ nerwowy wpływa na mózg, zaś mózg na jelitowy układ nerwowy. Ten dialog pomiędzy jelitowym układem nerwowym i mózgiem obejmuje m.in. tzw. motyle w żołądku, to znaczy gwałtowny wzrost hormonów stresu, w nawiasie przeczucie. Obejmuje również przewagę emocji nad rozumem, czyli wewnętrzny przymus. Obejmuje również niepokój poprzedzający dzień, w którym ma dojść do czegoś ważnego. Jelitowy mózg, czyli jelitowy układ nerwowy, znajduje się w osłonach tkanki śluzowej, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy. Teraz jest traktowany jako pojedyncza jednostka tworząca sieć neuronów i neurotransmiterów oraz białek. Ta sieć zawiera skomplikowane układy i przekazuje wiadomości między neuronami oraz wspiera komórki, takie jak znajdujące się w mózgu. To pozwala jej działać niezależnie, uczyć się, pamiętać, jak też mówić. To znaczy mieć przeczucia. To, jak jelitowy układ nerwowy odzwierciedla ośrodkowy układ nerwowy, pokazały w ostatnich latach prace doktora Michaela Gersona, profesora anatomii i biologii komórkowej w Medycznym Ośrodku Columbia Presbyterian w Nowym Jorku, jednego z twórców nowej dziedziny medycyny neurogastroenterologii. Jelitowy układ nerwowy zawiera 100 milionów neuronów, więcej niż rdzeń kręgowy.
W jelitach znajdują się także główne neuroprzekaźniki, takie jak serotonina, dopamina, glutaminian, neuroadrenalina i tlenek azotu, podobnie jak kilkadziesiąt małych białek mózgowych, zwanych neuropeptydami, pospołu z głównymi komórkami układu odpornościowego. Są tam również enkefaliny z rodzaju endorfin. Jelita są też bogatym źródłem benzodiazepin, rodziny psychoaktywnych substancji chemicznych, która obejmuje takie popularne leki jak Valium i Xanax. W kategoriach ewolucyjnych istnienie dwóch mózgów ma sens. Pierwszy układ nerwowy miały zwierzęta z rurkowym przekładem trawiennym, które przyklejone do skał czekały, aż jedzenie przejdzie przez nie. Układ limbiczny jest często określany jako gadzi mózg. Wraz z ewolucją życia zwierzęta potrzebowały bardziej złożonego mózgu, który umożliwiłby im szukanie pokarmu i seks. I w odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał centralny układ nerwowy. Te sieci lub sploty zawierają też komórki glejowe, które odżywiają neurony, oraz komórki tuczne, które są związane reakcjami odpornościowymi i barierą krew-mózg. Utrzymują szkodliwe substancje z dala od ważnych neuronów. Mają one receptory kwasowości, cukru, białek i innych substancji chemicznych, które pozwalają im monitorować proces trawienia. Wiele chorób autoimmunologicznych, takich jak choroba leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, może wpłynąć na jelitowy mózg. Konsekwencje mogą być straszne, jak w chorobie Haggasa, która jest powodowana przez pasożyty występujące w Ameryce Południowej. Jelito ludzkie od dawna jest postrzegane jako repozytorium dobrych i złych uczuć. Być może stany emocjonalne z mózgu w głowie są dublowane w jelitowym mózgu, gdzie są odczuwalne przez tych, którzy zwracają na nie uwagę. To myśl przewodnia mojej najnowszej książki o ESP, czyli postrzeganie pozazmysłowie, mówiącej, jak myśleć jelitami. Podobnie jak mózg w głowie, również jelitowy mózg ma receptory opiatów. Leki, takie jak morfina i heroina, przyczepiają się do jelitowych receptorów opiatów jako forma leczenia bólu. Co więcej, oba mózgi stają się uzależnione od opiatów. To dlatego jest więcej diabetyków i osób z nadwagą, na przykład wskutek nadużywania cukru. Związek bakteryjnych pasożytów z kontrolą umysłu. Obecnie szacuje się, że każdy z nas ma w swoim organizmie ponad 3 miliony genów bakterii, z których tylko 30 tysięcy to bakterie ludzkie. Naukowcy już dawno zauważyli, że liczba komórek bakterii zamieszkujących naszą skórę i jelita przewyższa liczbę ludzkich komórek w stosunku 10 do 1, co oznacza, że jesteśmy ludźmi tylko w 10%. Ja miałbym inne zdanie na ten temat, ale reszta naszego ciała to różne bakterie i procesy związane z ich obiegiem wody. Zdolność mikroflory jelitowej do komunikowania się z mózgiem, w tym samym modulowania zachowań, rodzi ekscytującą koncepcję dotyczącą zdrowia i choroby. Jest to również obecnie popularny temat w zakresie nowych technik kontroli umysłu, kontroli poprzez środki spożywcze. Toksoplazma gandhi jest pasożytem, który infekuje koty. Jest on odpowiedzialny za zawierającą chorobę zwaną toksoplazmozą, w wyniku której w ciele migdałowatym w mózgu tworzą się cysty. Ten obszar mózgu jest związany z lękami i niepokojem. Gryzonie zarażone tą bakterią łakną i szukają zapachu kota, zamiast go unikać. Ta bakteria ukierunkowuje się na ścieżki nerwowe odpowiedzialne za przetwarzanie zapachu kota. Nie będę tego dalej czytał, bo to jest opisana dalej choroba. Ja tylko podsumowanie tegoż artykułu Państwu pozwolę przeczytać. Więcej o kontrolowaniu umysłu przez Monsanto. Ta poprzednia część kończy się takim stwierdzeniem: myjcie ręce, tak? Ja jeszcze raz powtórzę, zdrowy system immunologiczny, samo mycie też nie do końca jest takie bardzo, znaczy nie do końca jest w stanie wszystko wyeliminować, co jest na naszej skórze, dlatego warto zadbać o zdrowy system immunologiczny. Ale teraz więcej o Monsanto i kończymy na dzisiaj. Drodzy Państwo, sorry, że tak dzisiaj przeciągnąłem, ale to będzie takie, że tak powiem, podziękowanie za to, że czekaliście na mnie, a ja się trochę spóźniłem. Jelitowy układ nerwowy razem z układami współczulnym i przywspółczulnym stanowią autonomiczny układ nerwowy.
Teraz wiemy już, jak przeprogramować przywspółczulny układ nerwowy przy pomocy biologicznego sprzężenia zwrotnego. Głównymi składnikami litowego układu nerwowego są dwie sieci lub sploty neuronów ulokowane w ścianie przewodu pokarmowego od przełyku po odbyt. Splot Auerbacha, przywspółczulny splot nerwowy przewodu pokarmowego, jest położony pomiędzy wzdłużnymi i okrągłymi warstwami mięśni i oddziaływuje głównie na kontrolę motoryki przewodu pokarmowego. Przyśluzowy splot, jak sama nazwa, przyśluzówkowy, jak sama nazwa wskazuje, jest umieszczony w warstwie przyśluzówkowej. Jego podstawową rolą jest kontrola środowiska w obrębie światła przewodu pokarmowego, regulacja gleisto-jelitowego przepływu krwi oraz nadzór nad funkcjami komórek nabłonka. W regionach, w których te funkcje są znikome, np. w przełyku, obecność przyśluzówkowego splotu jest niewielka, a miejscami może go wręcz brakować. I tak dochodzimy do broni firmy Monsanto. Z nowymi pojęciami dotyczącymi tego, co stanowi mózg, Monsanto próbuje zmienić konkretny gen w pszenicy, który pozwoli przeprogramować jelitowy mózg. Jej pierwszym celem są bakterie T. gondii, nazwane obecnie giętarkami małego mózgu, a także inne obecnie badane mikroorganizmy. W ten sposób pokarmy są wykorzystywane teraz jako sposób kontroli mas. Drodzy Państwo, a teraz prosiłbym, żebyście to, co usłyszeliście, przełożyli sobie w kontekście tego, co wcześniej mówiliśmy. W kontekście tego, jak traktujemy glebę, ziemię. Nasz organizm jest ziemią dla bakterii, które w nim się poruszają. Tylko że my jesteśmy w tym momencie w pewien sposób świadomi albo i nie, ale możemy wpływać na to, ziemia również może wpływać na to, jakie bakterie na nim się rozwijają, jakie organizmy się na nim rozwijają i w momencie, kiedy będzie miała dosyć, po prostu powie dość. Człowiek, który dopuszcza do tego, by w jego organizmie rozwijały się takie, a nie inne bakterie, nie może później się dziwić, że odchodzi z tego świata w takich, a nie w innych okolicznościach. Często to nie są miłe okoliczności. Odchodzi z planu fizycznego, ale musi mieć świadomość również tego, że są też inne wymiary. I od jakości życia tu, to jest to właśnie dziwne sprzężenie takie zwrotne. Zależy to, jak będzie wyglądało to jego życie, to istnienie dalej. Dlatego bardzo, bardzo mocno zachęcam Państwa do zastanowienia się nad tymi relacjami, do zwrócenia na to uwagę, również w kontekście poszukania sobie hektara ziemi, póki jeszcze nie ziemi tak w 100% nie mogą kupować bez ograniczeń no, bogaci ludzie z zachodniej Europy. Mądrych przemyśleń, mądrych decyzji, i dużo, dużo zdrowia Państwu życzę i zapraszam na kolejny program za tydzień. Było mi niezmiernie miło gościć dzisiaj w Państwa domach. Niezmiennie pokazuję ten swój elementarz, do którego zachęcam osoby, które pierwszy raz słuchają. No to jest takie minimum wiedzy, wokół której tak naprawdę się poruszamy, którą już no, od jakiegoś czasu rozwijamy, analizujemy na troszeczkę nawet innych płaszczyznach i głębszych, ale nie można udawać, że tak naprawdę jest tylko tu i teraz. Nie można się oszukiwać, że jest tylko tu i teraz. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję i lecę oglądać polskich siatkarzy na te no, niedobre wibracje z telewizji. Do usłyszenia i do zobaczenia.